Dzień dobry. To jest tak bardziej taka fajna historia. Może nie tyle co nie tyle co z życia, ale taka na pewno dobra na dobranoc. Na przykład ktoś może się nauczyć na pamięć i potem tak sobie opowiadać. Chociaż nie wiem, po co sobie opowiadać, ale trudno. Będzie to baśń pod tytułem Czerwony babciulek. Tutaj mamy czerwonego babciulka, tutaj narratora, tutaj kota w butach, a tutaj wilka. To jest taki ładny wilk. Narrator. Dawno, dawno temu żył sobie czerwony babciulek i jego wnuczka. Wnuczki, no tutaj niestety nie ma. Czerwony babciulek. Moja wnuczka ciężko zachorowała, więc muszę zanieść jej lekarstwa. Narrator. Czerwony babciulek biegł w podskokach do domku wnuczki, ale po drodze spotkał wilka. Wilk, gdzie tak biegniesz, czerwony babciulku? Narrator spytał wilk. Czerwony babciulek, nie powiem ci. Narrator, nagle z krzaków wyskoczył kot w butach i rzucił się na wilka. Kot w butach. Czego chcesz od tej pięknej damy? Narrator. Ta scena jest za bardzo drastyczna, więc tutaj możemy popatrzeć tylko na narrator. Kot, nie czekając na odpowiedź, odgryzł wilkowi głowę, a czerwony babciulek ze strachu pobiegł do domku wnuczki, ile miał sił w nogach. Do widzenia.